znajdujemy się w niezwykłym miejscu, w zasadzie w domowej galerii sztuki, a dzisiaj mamy wystawę sztuki ludowej. To jest w ogóle miejsce, które promuje twórców, artystów ludowych z różnych części Polski. Mamy tutaj i gwiazdę kolędniczą, mamy malarstwo prymitywne, czy ludowe, mamy rzeźby. Rzeźby wykonane przez artystów z różnych części Polski, wykonane w drewnie, wykonane najróżniejszymi technikami. Jaka jest różnica między sztuką tą ludową, a sztuką taką, umówmy się, tradycyjną? Bardzo trudne pytanie, bo zawsze kojarzyło mi się, że sztuka ludowa i tradycyjna to jest jedno i to samo. Także ja nie widzę za bardzo tutaj różnicy. Trudno jest zrobić sztukę ludową? Jeżeli chodzi o mnie, to było to bardzo proste, z tego względu, że mój tato rzeźbi od wielu, wielu lat. Ja po prostu wzrastałam w domu, gdzie z tą sztuką ludową obcowało się na co dzień, prawda? Także dla mnie to nie jest wielki wyczyn, żeby zrobić taką figurkę, prawda? Czy namalować obraz, czy zrobić obrus. Także to było takie bardzo oczywiste. Aczkolwiek podejrzewam, że dla mojego taty to było bardzo trudno, bo on był takim samoukiem, prawda? I walczył z przeciwnościami losu przez wiele lat, zanim ktoś go zauważył, zanim ktoś go docenił, prawda? Także twórca ludowy generalnie ma ciężką ścieżkę do tego, żeby się przedrzeć wśród innych artystów. Jak nasi mieszkańcy w tej chwili odbierają tą sztukę ludową? To są takie fale, że był okres, że sztuka ludowa sprzedawała się świetnie, potem był taki schyłek i w tej chwili, jak powiedziałam wcześniej, widzę światełko w tunelu, że ta sztuka będzie po prostu się rozwijała i będzie miała po prostu perspektywy rozwoju. No oczywiście zagranica jest najlepszym takim odbiorcą sztuki ludowej. Stany Zjednoczone, Niemcy, Austria, Szwajcaria. Oni wciąż doceniają polską sztukę ludową najbardziej. Pani jest odbiorcą sztuki ludowej. Co panią zainteresowało w tym projekcie, w tym produkcie? Zainteresowało mnie między innymi to, że sztuka ludowa jest od zawsze bardzo ważną częścią Polski. Bardzo się cieszę, że staje się coraz bardziej popularna, ludzie zaczynają wspierać artystów ludowych. Artyści ludowi są bardzo sławni za granicą, czasami nawet Polacy o tym nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, że ten artysta, który mieszka gdzieś koło Lublina, jest taki sławny za granicą i tam ludzie naprawdę go doceniają, także bardzo się cieszę, że Karolina Myszkowska tutaj w Fabdzinie stworzyła taką wystawę, gdzie promuje właśnie naszych artystów, no i oczywiście tutaj nam pokazuje, że ta sztuka jest dostępna, tak? Nie musimy jej kupować, ale możemy ją oglądać i wspierać tych artystów. Troszkę mnie pani zasmuciła, że artyści nasi ludowi są bardziej znani za granicą niż w Polsce. Myślę, że to niestety jest taki motyw Polski, gdzie czasami się zdarza, że artysta jest nawet bardziej znany, kiedy umrze, staje się sławny, popularny, niż wtedy, kiedy żył, albo nawet kiedy wyjedzie za granicę, tam staje się popularny, a w Polsce nikt go naprawdę nie zna. Także... A co takiego specyficznego odróżnia tą sztukę ludową od tej takiej normalnej, codziennej sztuki? Jest w niej dużo natchnienia. Są to osoby natchnione religią. Czytają Pismo Święte i później rzeźbią. Chcą przekazać odbiorcy to właśnie religijność troszeczkę w inny sposób, taki może łatwiej dostępny, gdzie się spojrzy i widzi się tego Jezusa, który jest zasmucony, czy te anioły, które są piękne i śpiewają. Także to na pewno jest jakieś takie bardzo dotykające duszy człowieka. Bardziej czasami niż przeczytanie pisma, które, no wiadomo, nie jest takie łatwe. Jak wam się podoba ta wystawa? Co żeście tutaj ciekawego dla siebie znaleźli? Czy coś takiego w ogóle tu jest? Bardzo nam się podoba. Bardzo nam się podoba współczesna sztuka ludowa. Właśnie o tym rozmawialiśmy przed chwilą. Na ile ta sztuka jest współczesna, na ile jest ludowa. Jest jedno i drugie. Bardzo miłym tutaj, bardzo miłym otoczeniu. I także naprawdę
bardzo, bardzo nam się takich podoba. Typów mamy kilka naszych ulubionych. Oczywiście ta jest chyba takim najdoskonalszym dziełem, że tak powiem, tak nam się wydaje, jako dzieło sztuki. I to nas bardzo kręci, ale też nas tutaj urzekają takie chyba celowe ludowości, że tak powiem, takie ludowości, o, na przykład, prawda, tej pani z balią, czy pochylony nad balią z dużym biustem, prawda, tudzież Matki Boskiej, na którą się zwaliło 15 aniołków i rzeczywiście widać, że jest przygnieciona tymi aniołkami, więc bardzo nas to kręci. W naszym pokoleniu sztuka ludowa to, wie pan, Cepelia. Głównie. I to bardzo spłaszczony jest obraz i tak naprawdę nie wiadomo, czemu to miało służyć, funkcja. Sama ozdoba to chyba nie jest. Chyba coś jest więcej, ale co jest w tym, no to jest ciekawe. W dzisiejszych czasach tej elektroniki ze wszech miar nas, z każdej strony otaczającej, coś takiego, co tutaj widzimy, chyba młodych to nie będzie kręcił, to jest trendy. Ja myślę, że to bardzo wraca, że to jest tak samo jak jakiś, nie wiem, 20 lat temu się zachwyciliśmy supermarketami i dostępnością tych powszechnych produktów z całego świata, a teraz już coraz bardziej cieszymy się, jak widzimy pomidora wyhodowanego na działce obok, prawda? I ta idea slow foodu. I myślę, że tak samo będzie ze sztuką, że ta sztuka, która powstaje gdzieś blisko nas, zacznie rosnąć, prawda? I w dobrym traktowaniu. I my będziemy tego szukać i będzie coraz więcej takich twórców. Jestem przekonana, że to wraca i że jesteśmy na początku tej drogi. Pan jest organizatorem tej pięknej wystawy. Między innymi z Karoliną Myszkowską, czyli Skład Towarów Wiejskich w Chawdzinie koło Konstancina, zaprasza Państwa na wystawę sztuki ludowej z rejonu Lubelszczyzny, gdzie mamy oddaną przyjaciółkę Dorotę Śledź, która nam pomogła wybrać i dotrzeć do tych lokalnych twórców. I tutaj w Chawdzinie numer 29 prezentujemy, myślę, że do stycznia, najlepsze chyba dzieła z tego rejonu. Serdecznie zapraszamy.